Andrusze, się kłaniam się Państwu w programie Punkt Widzenia Telewizji Dami. Moim Państwa gościem jest po raz kolejny, to tak naprawdę 2 tygodnie przerwy, bo widzieliśmy się 2 tygodnie temu, Tomasz Korczak, prezes Radomskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dzień dobry. Witam. Panie prezesie, tak jak wspomniałem, widzieliśmy się ostatni raz 2 tygodnie temu, ale temat jest szalenie ważny, interesuje tak naprawdę wszystkich Polaków, tych, którzy mają dzieci w wieku szkolnym, przedszkolnym. Strajk nauczycieli i pracowników oświaty ogólnopolskiej od 8 kwietnia. Sytuacja jest bardzo dynamiczna. Przez te 2 ostatnie tygodnie od naszego pierwszego spotkania w programie Punkt Widzenia troszeczkę sytuacja się zmieniła, bo już oficjalnie też pan inaczej udekorowany w naszym studiu, już oficjalnie protest. Tak, już jest oficjalnie ogłoszony. Znaczy oficjalnie ogłoszony protest teraz się staje, bo to jest razem z dostarczeniem pism o strajku do dyrektorów. Wczoraj zarząd oddziału podjął decyzję o ogłoszeniu strajku, więc jesteśmy w fazie takiego pogotowia strajkowego. Przygotowujemy się do strajku. Powoływane są w szkołach komitety strajkowe, dyrektorzy są informowani i tutaj zaczyna się bardzo ważna rola dyrektorów w tym okresie przedstrajkowym, bo przypomnę, nauczyciele powstrzymają się od pracy, nie będą świadczyć pracy, również nie będą świadczyć pracy pracownicy administracji i obsługi, oczywiście ci, którzy podejmą akcję strajkową. No właśnie. Według wiceprezydenta Radomia Karola Semika, tutaj mówimy o placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę. 86% tych placówek wyraziło deklarację przystąpienia od 8 kwietnia do tego ogólnopolskiego strajku. Tak, przeprowadziliśmy referendum w placówkach, które obejmujemy działaniem. Częściej placówek referendum się nie odbyło, bo nie działa tam Związek Nauczycielstwa Polskiego. Mhm. Przypomnę tylko, że w 4 nie mieliśmy wymaganej ilości pracowników, żeby referendum było, wynik referendum był wiążący, a w 4 załogi opowiedziały się na nie. Uczestniczył Pan w porannym spotkaniu w Urzędzie Miejskim, ja także byłem na tym spotkaniu. Został powołany specjalny zespół, który będzie monitorował sytuację w tych szkołach, przedszkolach i generalnie placówkach oświatowych, w których będzie odbywał się strajk, 18-osobowy. To decyzja tak naprawdę konieczna. Sądzę, że tutaj wspomaganie dyrektorów, bo dyrektorzy odpowiadają za organizację pracy w czasie strajku, za bezpieczeństwo na terenie placówki i zabezpieczenie ewentualnie dzieci osobami, które nie będą strajkowały. Wiadomo również, że strajk obejmie zarówno te maluchy, jak i te dzieci, obrażą się, młodzież starszą w szkołach ponadpodstawowych. I tutaj rzeczywiście tworzenie takiego klimatu zabezpieczenia tych dzieci, klimatu bezpieczeństwa jest bardzo istotne. I dobrze, że ten zespół powstał, bo będzie analizował sytuację na bieżąco. Nie uchylamy się od wzięcia udziału w charakterze obserwatora i współpracy przy tym zespole, bo rzeczywiście temat jest bardzo ważny. On jest ważny dla nauczycieli, bo prowadzą protest, ale również dla rodziców i zaangażowanie miasta w tą sprawę jest istotne. Tak naprawdę Związek Nauczycielstwa Polskiego, który organizuje strajk, nie wie generalnie jeszcze ile osób przystąpi do tego strajku, tak osobowo, prawda? To się wszystko tak naprawdę wyjaśni 8 kwietnia. Dokładnie, to jest bardzo płynne wymaganie od kogoś, żeby się opowiedział, czy będzie strajkował, czy nie, jest nieosiągalne z tego względu, że decyzję o strajku podejmuje się w dniu strajku, czyli w momencie, kiedy 8 kwietnia ktoś przyjdzie do pracy i wpisze się bądź nie na listę osób strajkujących. Dobrze, nauczyciel przychodzi do szkoły, podpisuje listę tak, że przystępuje do strajku i w tym momencie jest w szkole, ale nie podejmuje pracy. Tak nie jest. Może tego zrobić. Komitet strajkowy zapewne uzgodni z dyrektorem, gdzie strajkujący będą przebywać. Być może to będzie wyznaczone 1 czy 2 pomieszczenia i w tym pomieszczeniu na okres czasu, kiedy powinien świadczyć pracę, będzie przebywał. Jesteśmy w przedszkolu, wiadomo, chodzi tutaj między innymi również o opiekę nad maluchami, ale też i o posiłki trzy razy dziennie. Do strajku przystępuje również pani kucharka.
Nie może być takiej sytuacji, hipotetycznie, że jednak, dobrze, no są maluchy, tak, więc podejmuje tą pracę, mimo że podpisała listę. Strajkujący podejmuje decyzję o strajku, a więc o niewykonywaniu pracy. Jeżeli wpisze się na listę strajkujących, jest to jej prawo do tego, żeby tej pracy nie wykonywać. I z tego prawa po prostu korzysta. Na tej zasadzie jesteśmy specyficzną grupą zawodową. Czyli jeżeli poszłaby do kuchni coś ugotować dla dzieciaków w tym momencie... Przestaje strajkować, zaczyna świadczyć pracę. Więc nie strajkuje. A co z wynagrodzeniem dla nauczycieli? Dla wszystkich pracowników. Pracownicy, którzy strajkują, tracą prawo do wynagrodzenia. A więc poza tym, że protestują i strajkują, również liczą się z tym, że będą mieli potrącone wynagrodzenie, a więc za ten okres, kiedy nie będą świadczyli pracy, tego wynagrodzenia nie otrzymają. Panie prezesie, zapytam wprost. Zapadła decyzja o strajku 8 kwietnia, tak jak pan powiedział, ale czy jest jakiekolwiek światełko w tunelu, że ten strajk się nie rozpocznie? Ostatnie światełko będzie 1 kwietnia. Czy to światełko rozbłyśnie porozumieniem w ramach pracy Rady Dialogu Społecznego, okaże się... Co musiałoby się stać ze strony rządowej, po stronie rządowej, by Związek Nauczycielstwa Polskiego odwołał strajk? Jakie są możliwości tak naprawdę? No wiadomo, przyjęcie państwa postulatu, to jest ten warunek 1000 zł podwyżki dla wszystkich z wyrównaniem od 1 stycznia tego roku, tak? Tak, na rządzie ciąży w tej chwili bardzo olbrzymia odpowiedzialność. Oświata jest bardzo wrażliwa i sytuacja w oświacie nabrzmiewała nie od dzisiaj. O strajku i o postulatach też nie mówiliśmy od dzisiaj. Sytuacja nie została rozwiązana i doszliśmy do tego momentu, gdzie już o tym strajku mówimy, jest on ogłaszany w szkołach i placówkach. Wiadomo, że skoro prosimy o rozmowy, to znaczy, że jest wola porozumienia ze strony związków. Dzisiaj związki, zarówno Forum Związków Zawodowych, jak i ZNP dały wspólny postulat na ręce pani wicepremier Szydło, a więc podtrzymało ten postulat, który jest. W poniedziałek odbyły się rozmowy i tak naprawdę rząd nie przedstawił żadnych nowych propozycji. Ale czy państwo są elastyczni w tych negocjacjach? Czy jednak gdyby... bo my chcemy i koniec, ten warunek jest... Na pewno warunkiem jest podwyższenie wynagrodzeń i ta granica 1000 zł jest ściśle określona. Mamy już marzec, rozmowy będą już w kwietniu, więc cofanie się do pewnego etapu, do 1 stycznia, może być realizowane w różny sposób, co do czasu, również w realizacji tego postulatu. Podstawowym celem jest wzrost wynagrodzeń pracowników oświaty i myślę, że powinna się znaleźć dużo dobrej woli i powinny się znaleźć propozycje ze strony rządu, żeby ten nabrzmiały problem rozwiązać. Zmieniają się klimaty. Już w tej chwili w mediach słyszymy, że rzeczywiście nasz protest jest słuszny, rzeczywiście te wynagrodzenia są małe. Ta świadomość tej biedy nauczycielskiej, biedy pracowników administracji obsługi stała się faktem i funkcjonuje w społeczeństwie. Wszyscy już wiedzą, że rzeczywiście zarabiamy mało i powinniśmy te podwyżki dostać. Deklaracje prezesa Rady Ministrów były 6 tysięcy brutto wynagrodzenie, jakie powinien otrzymywać nauczyciel. To jest wzrost rzeczywiście znaczny i to już by była zupełnie inna kondycja pracowników. Rozmawiacie państwo z rządem Prawa i Sprawiedliwości, prawda, o podwyżce. Mamy czas kampanii wyborczej do Europarlamentu. Po wyborach do Parlamentu Europejskiego rozpocznie się kampania do polskiego parlamentu. Już przecież pojawiły się deklaracje, że jak nas wybierzecie, to macie na pewno 1000 zł. Brutto, ale tu nie będzie negocjacji, że może 800, może 700, może 500. Nie, dajemy wam 1000. Nie przeraża to pana?
Wierzy pan takim zapewnieniom? Jest takie powiedzenie, że nikt ci tyle nie da, co ja ci obiecam. Po czynach się poznaje również partnerów, z którymi się rozmawia. Nie chcemy mieszać w nasze płace polityki. Polityka miesza się w ten olbrzymi protest, z tego względu, że zakres tego protestu jest ogólnokrajowy, więc rzeczywiście jesteśmy dużym związkiem, największym związkiem zawodowym w oświacie i ciąży na nas odpowiedzialność. Dotyczy bardzo wrażliwej sfery życia. I bardzo rzeczywiście dotyczy dzieci i nauczyciele nie pałają chęcią olbrzymią organizacji strajku, bo to jest decyzja trudna. Przypomnę raz. Są naprawdę emocjonalnie związani ze swoimi uczniami, ale również za ten strajk będą płacić z własnej kieszeni przy mizerii finansów. Ale to pan dzisiaj powiedział na tym spotkaniu tego zespołu w Urzędzie Miejskim, że jest pan zaskoczony wynikami tego referendum. Liczby, które się pojawiły, świadczą o takiej bardzo mocnej determinacji i po raz pierwszy chyba, tak? To jest bardzo zdecydowany wynik referendum. Ja mam co prawda z placówkami marszałka, ale w placówkach, przypomnę, 79, gdzie to referendum wyszło, wzięło udział 4712 pracowników, a 4272 było za strajkiem. To jest 90% średnio. Oczywiście to różnie się rozkładało w poszczególnych placówkach, było również słabsze poparcie w kilkunastu placówkach, ale te liczby mówią same za siebie. Spotkałem nawet już chyba w mediach społecznościowych, mówi się o buncie nauczycieli, nie o strajku, bo rzeczywiście nauczyciele walczą i mówią teraz już nawet częściej niż o pieniądzach, o godności. Ale doskonale też pan sobie na pewno zdaje sprawę i ma taką wiedzę, że nie brakuje komentarzy wam nieprzychylnych jako środowisku nauczycielskiemu. O co walczą tak naprawdę? Źle im? Pokutuje. Wakacje, święta, ferie. Wie pan, o czym mówię, prawda? Wiem, o czym mówię i to jest również, myślę, przy wielu osobach, które wypowiedziały się w tym referendum, również sprzeciw do postrzegania naszego zawodu. To nie jest tak, że to jest taki przywilej, że ktoś ma wakacje, bo tych wakacji tyle nie mamy. To nie jest tak, że pracujemy 18 godzin, bo tych godzin Instytut Badań Edukacyjnych nam zliczył 47 średnio. Nauczyciele pracują w domu, nauczyciele pracują w soboty, w niedzielę, bo uczeń, który będzie w poniedziałek, oczekuje przygotowanej lekcji, sprawdzonej pracy klasowej i całego tego bagażu, który nauczyciel musi razem do szkoły ze swoją wiedzą wnieść. To jest tak, że nauczyciel nie może stać w miejscu. Nauczyciele się dokształcają, kończą kolejne studia podyplomowe, często za własne pieniądze i jest to w ich zadaniach. I mamy jeszcze bardzo trudną reformę edukacji, bardzo wymagającą, która nauczycieli bardzo obciąża. Pomijam już to, co nawet mówi sama pani minister, że tych dokumentów, które trzeba wytworzyć, stworzyć jest całe mnóstwo. Ale też są obciążeni rodzice i sami uczniowie. To już są programy nauczania. Mówię o trudnej reformie, nie chcę wchodzić w szczegóły, bo o tym wie najlepiej nauczyciel, ale często wiedzą również rodzice, którzy również się zderzają z tą reformą. Ja sądzę, że ta reforma w tym roku będzie szczególnie dotkliwa dla grupy naszych absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych, bo przecież będzie podwójny rocznik. Tak. To jest kolejne potężne zadanie dla szkół, dla samorządów, ale również i w przyszłości dla nauczycieli, bo przecież będziemy mieli w technikum jednych uczniów, którzy będą po programie zrealizowanym w gimnazjach, innym w szkołach podstawowych. To nie jest tak, że te programy są takie same. Tu trzeba wyrównywać. Panie prezesie, wiele tak rzeczy. Już na koniec, wierzy pan, że jeszcze jest szansa na odwołanie strajku? Ja jestem niepoprawnym optymistą. Dla mnie szklanka jest zawsze do połowy pełna. Ja wierzę w to, że na pewno jest dużo dobrej woli z każdej strony, bo nikt tego strajku tak do końca nie chce.
doszliśmy do ściany, jeżeli chodzi o to, że chcemy mieć dobrego nauczyciela w systemie edukacji. Tu na tej plakietce protest jest napisane: protestujemy, bo zależy nam na przyszłości edukacji. To rzeczywiście jest również to, że powtórzę się, dobry nauczyciel to dobra edukacja. Nie ma dobrej edukacji bez dobrego nauczyciela i to jest również protest dla edukacji, dla dzieci i bardzo prosimy rodziców o zrozumienie i przepraszamy za te trudności, ale strajk ma niestety swoje skutki w tym, że pracownicy nie wykonują pracy. Mamy takie zadanie, jakie mamy, ale przy tym naszym powołaniu, misji, te osoby, które to powołanie, misje mają pełnić, powinny być również zadbane przez tych, którzy odpowiadają za prowadzenie edukacji w naszym państwie. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Bardzo dziękuję za kolejną wizytę w naszym programie. Prezes Radomskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Tomasz Korczak był moim Państwa gościem w programie Punkt Widzenia. Dziękuję za uwagę, za wspólnie spędzony czas i widzimy się oczywiście w czwartek o stałej porze. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.